Janina Ochojska jest w tym samym wieku co Aleksander Łukaszenka. Ale nie tylko to ich łączy. Łączy ich również chamski, obrzydliwy, nienawistny, kłamliwy atak na Polskę, na polskich strażników granicznych, żołnierzy, a teraz również leśników. Organizowała kłamliwe wystawy, wrzucała europosłom kłamliwe teksty do ich skrzynek, organizowała kłamliwe sesje nienawiści w stosunku do Polski, jako europarlamentarzystka pochodząca z Polski. Ale miarka się wreszcie przebrała. Minister Zbigniew Ziobro polecił prokuraturze wszcząć postępowanie karne przeciwko Janinie Ochojskiej. Moja fundacja, Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, trzykrotnie wysyłała już zawiadomienia dotyczące możliwości popełnienia przestępstw przez Janinę Ochojską. Mam nadzieję, że jak tylko Janina Ochojska straci immunitet europarlamentarzystki, to odpowie karnie za wszystkie te, moim zdaniem,